Wiecie, nie ma innej opcji. Sama niedawno musiałam zrezygnować z gnoju w swoim życiu. Bo Duch Święty jasno i powszechnie mówi, jego oblubienica ma być przygotowana na jego powrót. Oblubienicą jesteś ty i ja, każdy członek w ciele Chrystusa. Musi przejść oczyszczenie do twojego życia, bo przychodzi czas oddzielenia pszenicy od konkoli. Wejdźcie sobie do serca. Przychodzi czas oddzielenia pszenicy od konkoli. I zostanie to oddzielone. Sąd Boży zacznie się od Kościoła. Rozumiecie? Jeżeli będziecie chcieli iść po swojemu, to nie wiem, czy zdążycie. Po swojemu, działać po swojemu. Mam swoje rozwiązanie, pójdę tu mieszkać, zrobię tak dzisiaj z tą osobą, nie podejmę dzisiaj tej pracy, bo jutro może będzie lepsza, jestem nie na tyle wykształcony, mam jakąś ułomność, wchodzenie notorycznie w grzech, cudzołóstwo. Rozumiecie, cudzołóstwo jest jak gangrena w kościele. I zostanie to oddzielone. Więc chyć się, bracie, Chrystusa jak brzytwy. Wiem, co mówię, bo sama byłam kiedyś w związku nieformalnym, jako osoba nowonarodzona. I mieszkałam z gościem w jednym domu. Spałam z gościem w jednym łóżku. Mimo, że Duch Święty do mnie mówił. I mówię wam jeszcze raz, zostanie przesiana. Ostro zostanie przesiana. Plotkarstwo, obłuda, kłamstwo, cudzołóstwo. Przepraszam, że dzisiaj tak na ostro. Ale uwierzcie, że mnie samą to nie ominęło. I przez to wszystko musiałam przejść i musiałam zdecydować. Tak jest. Czy chcę być po lewej stronie i wywyższać Pana? Czyli spać z gościem? Pracować w pracy skorumpowanej, ale z drugiej strony być w kościele. Alleluja, Panie, ja Ciebie wywyższam. Naprawdę? Obuda. Tak. Czy Wy myślicie, że Wam to przejdzie? Czy ja kiedyś myślałam, że mi to przejdzie? Ja Wam coś powiem. Jesteście wypełnieni Duchem Świętym, chyba tutaj wszyscy. I wiecie bardzo dobrze, co do Was wszystkich Duch Święty mówi. I bardzo dobrze wtedy, kiedy wchodzimy w gnój, my ludzie Boga Żywego o tym wiemy. Jest tak czy nie? Tak jest. Więc jak tak jest, to trzeba się opowiedzieć za jedną ze stron. Mówię wam, że czas się kończy i przyjdzie przesiew. I potem nie będzie powrotu. Przepraszam, że tak ostro jest Krystian. Ale Krystian mi kiedyś powiedział, że zaprawdę się nie przepraszam. Oczywiście. Zdecyduj dzisiaj, bracie i siostro, bo przychodzimy po przełomy. Chcemy przełomu w naszym życiu. Bóg ma wszystko dla ciebie i dla mnie. On już wszystko zrobił. Ale jeżeli my będziemy decydować, flirtować ze światem, to możemy skończyć jak ta mysza, którą dałam na stronę Messengera. Łatwo się złapie, tyk, to jest klatka, moment. Podchodzisz, wąchasz serek do czasu, fajnie, tu sięgnąć, papierosik, wódeczka, tutaj się prześpię z tym, jutro się prześpię z tamtym, tutaj dzisiaj zawisnę na jakimś człowieku, tutaj kogoś oplotkuję, a co tam, nie? Dzisiaj fajnie z nim w kościele, ale jutro powiem, ty, ale tam u niego w domu będą i syn, nie? Słuchajcie, Boga nie oszukamy. Duch Święty jasno do mnie powiedział. Agnieszko, kochana, ty Boga nie oszukasz. Mnie nie oszukasz. Ja znam ciebie. Rozumiecie? On dał wszystko. Dał miłosierdzie, dał łaskę. Wy macie wszystko, my mamy wszystko, ja mam wszystko. Ale to ty i ty i ty i ty i ja decydujemy, za kim po prostu idziemy. I chciałam wam powiedzieć, co od siebie zaczynam. A kończę na was. Nie bądź tym, który prześpi. Jezus przyjdzie jak złodziej w nocy, tak mówi słowo. A masz wszystko. Masz wszystko. Każdy z nas, który włazi świadomie w grzech, wiecie o tym, że to jest świadome. Macie świadomość tego, że to jest świadome. Więc opowiedzmy się za Chrystusem i zobaczycie, jakie będą przychodziły zmiany do waszego życia. Ja w momencie, kiedy powiedziałam stop pewnym rzeczom, bardzo mnie obciążały te rzeczy, grzech mnie wciskał, jeszcze niedawno wciskał mnie jak wsze, podłogę mi wciskał. Ja rano wywyższałam Pana, a wieczorem robiłam głupoty. I grzech mnie wciskał. Ja mówię, Panie, nie mogę. Nie dam rady. Panie, zrób coś. Nie wiem, wyrwij mnie z tego.
A Pan mówił, I pewnego dnia stanęłam w kuchni nad zlewem, rano myłam naczynia i w pewnym momencie zobaczyłam potężną rękę Boga, tak ogromną, jaką sobie tylko mogę wyobrazić, i ta ręka wgniatała ten grzech pod moje nogi. A miłość Ojca wlewała się na mnie. I stałam i płakałam nad tym zlewem, po prostu jak Bóg widzi to, z czym ja sobie nie mogłam poradzić. Bóg to gniótł już potężnie. A my jesteśmy oblani Jego miłością. Jak sobie to uświadomimy, że jesteśmy oblani Jego miłością, a Bóg już zrobił porządek z tym grzechem i zaczniesz widzieć siebie jako dziecko króla, gdzie Ty masz władzę nad każdym grzechem w swoim życiu. Nad każdym. Czy to się dzieje w domu, w pracy, na monitorze komputera, w relacji z żoną, w Twoim usługiwaniu, jeśli usługujesz. Zaprzestań tego po prostu robić, bo Bóg już to zwyciężył i Ty masz decyzję do tego, czy idziesz w to, czy w to po prostu nie idziesz. Jak wielu z Was przychodzi do modlitwy, to nie jest tak, że Pan pokazuje wszystko i obnaża wszystko. Tak nie jest. Ale po prostu wielu z Was grzech codzienności, w którym Jezus zrobił porządek, obciąża Ciebie i nie możesz wejść po prostu w wolę Ojca. Nie możesz wejść w wolę Ojca, no bo jak stoisz, wiesz, w szambie i Bóg mówi tam, a Ty mówisz, dobra, jeszcze tu. Bóg mówi tam, a Ty mówisz, dobra, tatuś, Ty mnie kochasz, jeszcze tu. A potem się dziwisz, że nie jesteś w swoim życiu w miejscu, w którym chcesz być. Rozumiesz? Jak chcesz przełomu w swoim życiu i tam jest, tam są finanse, tam są mieszkania, tam są kobiety, a ja to wszystko zostawiam. I mówię, Panie, idź tu. Idź tu. I to się będzie bardzo szybko dziać, bardzo szybko. Dostaniesz więcej niż mieszkanie, dostaniesz więcej niż pieniądze, dostaniesz więcej niż drugą połówkę do swojego życia. Wejdziesz w powołanie, wejdziesz w namaszczenie. To jest lepsze niż money, słuchajcie. To jest lepsze niż każdy orgazm, chciałam Wam powiedzieć. To w ogóle się nie umywa. To, co ten świat, Babilon, tutaj ma nam do dania, w ogóle się nie umywa. Największa radość, największa ekstaza, największa euforia, największe spełnienie nie umywa się z tym, co Bóg w jednej kropli ma dla Ciebie. Rozumiecie? W jednej kropli. Jak wejdziesz na to, co Jezus do Ciebie mówi, ja Ci gwarantuję, Twoje namaszczenie będzie kwitnąć. Ja Ci gwarantuję, że będziesz usługiwać i chodzić w tej radości z tego, co można mieć, z tego usługiwania. Rozumiecie? To jest coś niesamowite. Nie pozwólcie sobie diabłu wkręcić, że nie radzisz sobie z cygarami. Nie pozwól sobie diabłu wkręcić, że nie radzisz sobie z jakąś chorobą. Nie pozwól sobie diabłu wkręcić, że ktoś Ci oferuje rodzinę, ale na zasadach diabła szatana. Naprawdę Wy myślicie, że Jezus chodzi z diabłem za rękę? Nie ma relacji, jeśli jedno i drugie nie będzie patrzyło w kierunku Chrystusa. Nie ma relacji, jeśli jest wyzysk. Nie ma relacji, jeśli jest cudzołóstwo, rozumiecie? Nie ma. Nie ma prawdziwego wzrastania Bogu, jeżeli moje dzieci patrzą na to, co się dzieje w domu, a w domu się dzieją niewłaściwe rzeczy. Bóg, jak tutaj wejdziecie i tam wyjdziecie, to uwierzcie mi, że Bóg was widzi cały czas takich samych. On siedzi i Jego serce ściska, boli i płacze razem z Wami, bo chce Was wyciągnąć z tych miejsc, ale to Wy sami decydujecie w tych miejscach być. A anioły robią tak. Nie chcę wiedzieć. Jak ja sobie kiedyś, słuchajcie, zdałam sprawę, że ja wiedziałam zawsze, ale ostatnio na przykład, nie wiem, gdzieś powiedzmy 3 miesiące temu, jak ja sobie zdałam sobie sprawę i Wy sobie też, każdy z Was, zdajecie sprawę. Wszystko, cokolwiek Wy robicie, gdzie jest cicho, ciemno, nikt nie widzi i nie słyszy, to Duch Święty tam jest. Wiecie, jak mi było wstyd? Jak mi było głupio? Że robiłam pewne rzeczy i Duch Święty, tak jak mówił Krystian, aniołowie stali, może rzeczywiście robili tak. Kogo chcemy oszukać? Kogo? Mnie? Możecie oszukać. Krystiana? Może i tak. Siebie nawzajem? Może i tak. Ale Boga? No way. Zaprzestańcie tych rzeczy i zobaczycie, co się będzie w Waszym życiu działo. Zaczną się otwierać pomysły, zaczną się otwierać marzenia. Ja jak miałam swoje marzenia sprzed roku, a weszłam na to, co powinnam wejść, na to, co Bóg, do czego Bóg mnie powołał, dzisiaj otwierają mi się drzwi za drzwiami
Na przykład ostatnio dostałam taką propozycję, siostra Aneta tylko o tym wie, dostałam propozycję, żeby spisać scenariusz ze swojego życia, bo może jest możliwość, że możemy wygrać, żeby to zostało nakręcone. Czy ja sobie kiedyś o tym marzyłam? Bóg ma większe rzeczy dla ciebie, dla każdego z was. Ale my musimy widzieć stopy Jezusa krok po kroku. Nie co mi może pomóc brat i siostra, ja teraz pójdę do brata i siostry, bo ona jest, on moim jedynym ratunkiem. No jeżeli on jest twoim jedynym, czy ona twoim jedynym ratunkiem, to na tym ratunku się kończy. W Jezusie nie ma ograniczeń. W Jezusie nie ma ograniczeń. Wychodźcie z miejsc, które są szemrawe, ciemne. Wy jesteście dzieci Króla, a tu na zewnątrz jest gnój. Rozumiecie, to jest szambo porwające. I to my decydujemy, czy my będziemy w cudzysłowie, naszym myśleniem, jednych z tych fekaliów tam pływających, czy my po prostu wyjdziemy całkowicie z tego systemu i tyle, i będziemy służyć Panu. No uwierzcie mi, że jeżeli wybieramy Chrystusa na całość idziemy w naszym życiu z Chrystusem, On się zatroszczy, gdzie będziecie mieszkać, co będziecie jeść, gdzie będziecie spać, za co będziecie żyć. On się zatroszczy. Mówiłam wam świadectwo, że nie miałam gdzie mieszkać. Oddałam wszystko. Dlaczego oddałam? Bo wcześniej podejmowałam takie decyzje w moim życiu i to były konsekwencje moich decyzji. Czy dzisiaj mi czegoś brakuje? Żaden człowiek, słuchajcie, mi nie pomógł. Żaden człowiek. Nie mogę żadnemu człowiekowi zawdzięczać jakiejkolwiek pomocy. Finansowej, bytowej, mieszkaniowej, z wychowaniem dzieci. Ja tylko szłam drogą Jezusa. Jezus, czy upadałam? Tak, upadałam. Na przykład, nie wiem, wydarłam się na dzieci, bo mi nerwy brały na wszystko. Upadałam, ale wiedziałam natychmiast, gdzie mam iść. Zaraz miałam obraz Samarytanki, gdzie Jezus powiedział do niej to. Idź i co? Nie grzesz więcej! Tak? I to mówię ja wam dzisiaj z perspektywy, gdzie naprawdę jak uda mi się wydać tą książkę, to jak poczytacie całą moją historię, to naprawdę za głowę się chyba złapiecie, w ogóle ze stołka staniecie. Jaką to ja byłam taką wariatką i co diabeł, mając osoby, które mają potencjał, co on widzi, diabeł widzi, co Jezus może z was zrobić, w jakim potencjale, jaki on jest potężny. I on będzie wszystko robił, żeby umniejszyć. On będzie wszystko robił. Zagrożenie po prostu. Tak. Dokładnie tak. A Bóg chce wykorzystać tą perłę, która w każdym z was jest. W każdym z was bez wyjątku jest potężna perła. I Bóg chce to wyciągnąć do zewnątrz, na Jego chwałę. I żebyśmy jak najwięcej ludzi zdobywali za Jego chwałę. No po prostu. Czy ktoś powiedział, że będzie łatwo? Czy w Słowie Bożym gdzieś jest napisane, że będzie łatwo? Że Jezus wszystko za ciebie i za mnie załatwi? Ja tego nie znajduję. Ale czy On dał obietnicę? Że przez dolinę śmierci, czyli trudne jakieś rzeczy, czy on dał obietnicę, że on będzie z nami? Będzie. Dał. Powiedział, że ogień będzie chciał spalić, ale co? Nie spłoniesz. Powiedział, że wody będą chciały zalać, ale nie zaleją. Czym są wody i płomień? Trudnościami, rzeczami trudnymi. Czasami to my jesteśmy tymi trudnymi, którzy sobie utrudniają. Czasami my tym jesteśmy. Po prostu mnóstwo ludzi zwala rzeczy na diabła. Wszystko na diabła. Wszystko diabeł. Ja wam chciałam powiedzieć. Diabeł w niektórych przypadkach nawet palca nie ruszy, bo już ten człowiek idzie sam. 50% to jest, jak to była Aneta dzisiaj, co mówiłam? Pomóżcie mi Kościele, gdzie to jest napisane, że jak to jest wszyscy powołani, a nie wszyscy wybrani, jak to jest? Wielu jest powołanych, ale nie wszyscy. A no właśnie, a dlaczego? Bo nie wszystkich stąd oddać co? Zapłacić choćby nawet całym swoim życiem. A co to jest zapłata swoim życiem? Stajemy się jawni, stajemy się transparentni. Jak tutaj gdzieś to udostępni to nagranie Krystian i ktoś tam zobaczy sobie to z jakiejś mojej przeszłości. Dzisiaj ja jestem transparentna. Dzisiaj mogę tu stać, mogę mówić o swojej przeszłości, mogę mówić o Jezusie. Mogę mówić o tym, co on uczynił w moim życiu i mogę was zachęcać do tego, bo dzisiaj jestem jawna i transparentna. Dzisiaj diabeł nie przyjdzie i mi powie tutaj podstawę, bo ty zrobiłaś to i to, ty. Dzisiaj ja mu powiem, ty, tam jest twoje miejsce i nawet nie za bardzo, bo moja stopa jest święta. Rozumiecie?
Zachęcam was, naprawdę zachęcam was sięgnąć po więcej. Niech szczytem waszych marzeń nie będą tylko rzeczy materialne. Niech szczytem waszych marzeń nie będą tylko takie ludzkie po prostu rzeczy. Zacznijcie myśleć po niebiańsku. Niech szczytem, ten wasz szczyt, gdzie macie gdzieś tam granicę, niech tam nie będzie granicy, bo taki jest Bóg. Po prostu. On każdego z was kocha i chce więcej, i chce więcej. Są tu takie osoby, którym na przykład ukradziono pieniądze, wyzyskano te osoby. Mówię do tych osób, błogosławcie te osoby, które wyzyskały was za pieniądze. A dlaczego? Bo zostanie wam oddane. Diabeł będzie musiał przyjść i oddać. W zębach. W zębach. I nie tylko to, co ma, ale jeszcze więcej. I tak było w moim życiu. Musiał przyjść i musiał oddać. I oddał. I codziennie pod stopę, codziennie pod stopę, codziennie pod stopę. Każdy z was tutaj ma usługiwać. Taki jest zamiar Boga. Każdy z was ma usługiwać. Każdy z was ma mieć przemieniane życie, maglowane cały czas i cały czas. Wy macie być głodni Jezusa. Głodni. Jak ja rano wstaję, to ja jestem głodna. Nie jestem głodna chleba i szyny. Tylko Panie, dzisiaj mój dzień pod Twoje stopy. Ja jestem Ciebie głodna, więcej Ciebie chcę. Chcę więcej objawień, chcę więcej widzieć, chcę ostrzej widzieć, chcę słyszeć. Jeśli coś jest we mnie nie tak, napraw, pokaż, chcę rozeznać. Chcę więcej, chcę być uodporniona na ludzi, którzy hejtują. Chcę być martwa na to, co ludzie o mnie mówią. Rozumiecie? Tak patrzy na Ciebie dzisiaj Bóg. Codziennie rano wstajesz i masz białą kartkę, ale codziennie to ty decydujesz, czy wchodzisz w ten gnój, czy nie. Myślisz, że co? Pragniesz rodziny i Bóg ci nie chce dać tej rodziny? Naprawdę? Nie przyspieszaj pewnych rzeczy. Zacznijcie robić, kochani, porządek. Ja zachęcam was. W moim życiu też się dzieje cały czas porządek, cały czas porządek. I was też zachęcam do robienia porządku. Nie tak do końca życia. Nie tak do końca życia. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, ale Słowo Boże daje obietnicę, że ten, kto wytrwa bieg do końca, ten dostaje wieniec, dostaje nagrodę i tak dalej, i tak dalej. Więc biegniemy, niewzruszenie, podchodzi grzech, won! Podchodzi świat, won! Chcecie wejść do Babilonu, won! Macie tu potężne błogosławieństwo, macie społeczność. Wiecie, ile ludzi błaga Boga o społeczność, bo są w miejscach roztrzepanych po całej Polsce takie wolne elektrony, poranieni przez kościoły. Oni modlą się i błagają Boga, żeby dał im społeczność. A wy macie społeczność. Wiecie, co to znaczy społeczność? Wiecie, dlaczego Bóg dał społeczność? Bo jemu się tak myślicie, że jemu się tak spodobało? Nie, on dał społeczność, żebyście nawzajem mówili sobie świadectwa, żebyśmy nawzajem mówili świadectwa. Bo skąd wiesz, bracie czy siostro, że twoje świadectwo, które ty uważasz za błahe, dzisiaj nie podniesie w potężny sposób brata albo siostry? Po to to jest, mamy nawzajem się zachęcać. Wtedy, kiedy jeden upada, drugi mówi, wow, z Jezusem, z Bogiem do przodu idziemy, On jest Panem, On jest Królem. Nie wiem, czy dzisiaj żeście zauważyli na początku, jak żeśmy tutaj zaczęli uwielbiać Pana, była bardzo taka sztywna atmosfera, nie mogliśmy się przebić, po prostu czuliście to, czy nie? Tak. Że nie było takiego flow, nie mogliśmy się przebić. Dlatego Krystian ciągle woła i zachęca, uwielbiamy Pana, bo czym więcej my uwielbiamy Pana, to diabeł nie może wytrzymać. O, po prostu. On nie może tego wytrzymać i może se tu rozpościerać swoje nietoperki, nietoperze, płaszczyki, nie wiadomo co, czarne tutaj nad społecznością i mówić, nie przejdzie teraz do Pana, nie przejdzie. Ale dzieci Boże nie patrzą na to, tylko uwielbiają, wywyższają, idą jak ten czołg do przodu. Macie tu odpowiednią osobę, którą Pan postawił na tym miejscu, gdzie wziął ogromną odpowiedzialność. I on ciągle tu chodzi, między wami się przechadza, bo łamie to wszystko w duchu. Rozumiecie? To, co włazi na wasze głowy. I po jakimś czasie, co się stało? Było odczute, że nagle puch i nagle idzie wszystko? No tak. I coś wam jeszcze do tego powiem. I jak wy wyjdziecie z tym na zewnątrz, jak pozwolicie, będziecie czuli, że z powrotem coś próbuje się w was załadować. Bo demony będą przychodzić i będą próbowały rozbić to, co się tutaj stało. Dlaczego właśnie jest tak, że kiedy jest niedziela, kiedy jest power, kiedy jest uwielbienie, wszyscy nagle tacy wieć. I później przychodzi poniedziałek i jeszcze jest miarę okej. Wtorek to już takie jest, wiecie. Środa to już w ogóle byle do następnej niedzieli. Kurczę, to w ogóle nie o to chodzi.
to, z czym my wychodzimy stąd dzisiaj, to trzeba utrzymać przez cały tydzień. Praktyka! Praktyka! Co wy samochody jesteście, że musimy jeździć 100-500 km na stację się tankować? Co tydzień do kościoła przechodzimy, żeby się tankować? To nie jest stacja benzynowa. Tutaj macie być wyposażeni, wyposażeni. Tu się wam pokazuje, tak samo jak mi pokazywano i dalej mi się pokazuje, bo ja też potrzebuję. Na razie jestem tu, bo tu mnie Bóg postawił i wierzę, że tu mam być. Więc skoro Bóg mówi tu, to ja wsiadam w auto i bzykam i jestem tu, po prostu. Ale to nie jest żadna stacja paliw. Przyjdziemy, o, odśpiewamy, aleluja, aleluja, fajnie, staniemy do modlitwy, tu i wszystko jest git. A wyjdziemy stamtąd, minie dwa dni i już z powrotem to samo. No to słuchajcie, to tak nie działa. Tu zdobywacie wyposażenie. Tu przy modlitwie się wam mówi, wypowiadaj słowa, rozmawiaj z Bogiem. Wy macie być wyposażani w praktyce, rozumiecie? Bo przyjdzie taki czas, że możecie stanąć sam na sam z pewnymi rzeczami. I nie będzie Krystiana z boku, a może akurat wtedy telefonu nie będzie odbierał. Nie będzie tu osób, które usługują. Nie będzie dobrego przyjaciela. I co wtedy zrobisz? Powiesz, o, do niedzieli będziesz się kurczył, o, aby do niedzieli oddech, do niedzieli. No słuchajcie. My nie są rybą, co wyciąga się z wody i ona przestaje oddychać, nie? Nabieracie doświadczenia, nabieracie praktyki, chodzicie w tej praktyce, stajecie się silniejsi i wyposażacie następnych. No i tak to działa, po prostu. Rozumiecie? Także zachęcam was bardzo, może trochę ostro, ale to ostro w moim życiu wyprowadziło mnie na ludzi, wyprowadziło mnie na Agnieszkę, którą tutaj dzisiaj jestem. Czy mam łatwo, czy mnie nie dotykają pokusy, czy mnie nie podchodzi diabeł, czy mnie nie podchodzą własne myśli. Ale oczywiście, że podchodzą. Ale oczywiście, że podchodzą. Ale jak podchodzą, czytam Słowo Boże wcześniej, mniej więcej pamiętam, kojarzę, podchodzi mi coś, aha, jest to w Słowie Bożym, tak Bóg się zachowywał, tak Jezus się zachowywał. Nie. To woń mi do kosza myśli. Dusza masz być podległa pod Ducha Bożego. Kaganiec ci zakładam na to, co mi gadasz teraz do moich myśli. Bo to nie jest mój Bóg. Ty przyszedłeś z podróbką, oszukujesz mnie, nie będziesz rządził w moim życiu. Po prostu. I tak to należy, słuchajcie, zrobić. Nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi. Ale jak zostaniecie już tym umocnieni, to będzie to przychodziło łatwiej i łatwiej i łatwiej. Dzisiaj w tych rzeczach, w których siedzicie, za rok możemy pogadać, wszyscy się będziecie z tych rzeczy śmiać. Tak. Nie ma innej drogi. Chrystus jest jak walec, który po prostu zmiata wszystko, nie? Także zachęcam was do takich praktycznych relacji z Bogiem, nie tylko teorii, że Chrystian coś powie, albo widzicie coś i dobra, i to my na tym bazujemy, tylko cały czas praktyka, praktyka, Jezus jest praktyczny. On jest prawdziwy, zgadzacie się? Jest Jezus prawdziwy? Tak. Jezus żyje? Tak. Naprawdę żyje? Żyje! Widzimy go wprawdzie w ciele, ale On jest tu? Jest. Możecie z nim gadać codziennie? Tak. Wiecie co, ja czasami z nim na toalecie gadam. To jest takie moje miejsce zarąbiste, że kiedyś jak mi pastor powiedział jeden, ty się musisz specjalnie ubrać i znaleźć komorę. Sam się ubrała, moja komora to kibel. Tak. Co tu nie robić, nie? Powiem wam, że najlepsze objawienia, jakie złapałam i usłyszałam w Chrystusie, to gdzie miałam? W publikacji. W publikacji. Tak. Także kochani, błogosławię was wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Pragnę oglądać żywego Jezusa w waszym życiu. Żywego Jezusa w waszym życiu. Pan formuje swoją armię. Macie wszystko. Jesteście wyposażeni. Jesteście zdolni. Czyści, święci. A inny gnój, co podchodzi, trzeba po prostu wyrzucić do kosza. Amen? Amen. No.